Siemanko moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kacper, witam was w FIFA 18 na moim kanale i dziś polecimy sobie z SBC ważne mecze. Zobaczyłem, że są jakieś ważne mecze o paczkę rzadkich piłkarzy Elektrum. Myślę, zrobię. Miałem w klubie tutaj zawodników z Bundesligi, zawodników z Barcelony i Atletico, trochę zawodników stąd i dwóch stąd, więc lecimy. Od razu wam powiem, który skład był najdroższy. Ten skład nie należał do jakichś wielce drogich. Większość piłkarzy miałem, tak jak mówiłem, w klubie. Tutaj musi być dwóch rzadkich. Nie wiem, czy to się opłaca robić, szczerze powiem, no... kurde, ryzykuję, bo w zeszłym roku praktycznie wcale nie wracało mi się SBC ważne mecze. No, dziś postanowiłem zaryzykować. Zobaczymy, co mi z tego wyniknie. Potrzebuję, żeby mi się wróciło 30 tysięcy. A dlaczego, już wam tłumaczę. Bo 30 tysięcy wywaliłem na ten skład. 29 tysięcy dokładnie wywaliłem na kilku grajków, których mi tu było potrzebnych. Także to jest masakra. Macie tutaj cały ten skład i zalecam poszukać dobrze w klubie, czy nie macie jakichś Australijczyków, bo są cholernie drodzy, szczególnie zawodnicy tutaj właśnie z tego Melbourne City i Melbourne Club, chyba to się nazywa ten klub, nie pamiętam dokładnie. Ale szczerze powiedziawszy, no ja to próbowałem zrobić, no próbuję zrobić zaraz, jak to SBC wyszło w sumie. No i jest ono cholernie drogie, szczególnie ci zawodnicy właśnie z Melbourne City i Melbourne Club. Czy Melbourne Victory, sorry, Melbourne Victory. Są mega drodzy i w sumie to jest najdroższy skład do zrobienia. Dalej lecimy, tutaj jest skład, który praktycznie miałem cały w klubie. No, w sumie wszyscy tutaj chyba są z pierwszego właściciela, więc na ten skład praktycznie nic nie wydałem. Tutaj możecie zobaczyć. Więc ten skład jest taki bardzo na plus, bo praktycznie nic nie wydałem, a tutaj tylko dokupiłem piłkarza Lipska i piłkarza Borussii Dortmund i bramkarza. Bo tylko bramkarza mi brakowało, nie chciałem Farmana wymieniać. No i w sumie tyle. Zobaczymy, czy się wróci. Jeżeli te SBC się nie wróci, to prawdopodobnie to będzie pierwsze i ostatnie, no może nie ostatnie, ale na długo, długo, długo nie będę robił ważnych meczy, chyba że będę miał takie karty, wiecie, które są droższe w klubie, to wtedy będę się zastanawiał nad tymi ważnymi meczami, bo teraz naprawdę wykosztowałem się sporo, a nie wiadomo, czy mi się to wróci. Lecimy do paczek. A więc paczki mamy następujące. Złota paczka premium, czyli za 7,5. Duża złota paczka premium za 15. Paczka rzadkich kart jednorazowych, no to tutaj jedynie na kondycjach coś można się podciągnąć i ewentualnie zmianach pozycji. Złota paczka rzadkich kart, no i zostaje nam paczka rzadkich piłkarzy Elektrum. No, obstawiam, że tutaj będzie biednie. No ale... ale cóż, lecimy. Będą ekrany, to już będzie dobrze, myślę. Zaczynamy. Złota paczka premium. Fajnie by było zacząć od ekranów. No, za dużo bym sobie chciał, za dużo bym sobie życzył. Lecimy dalej. Kurczaki. Duża złota paczka premium, lecimy dalej. Oj, 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 czuję, że strasznie dużo końców utopiłem. Chyba że trafi się jakiś Martial. Włoch, napastnik, Zaza. Simone Zaza. Niestety. Sinclair. Kosztujesz coś w ogóle? Porównaj ceny. No tak średnio. Paczka rzadkich kart jednorazowych. Tutaj liczę na jakieś, kurczę, większą ilość kondycji. Ojej. Większa ilość kondycji. No to pięknie. Dwie paczki do końca. I tak jak powiedziałem, jeżeli nie zwróci mi się tutaj, no to ważnych meczy raczej już robił nie będę. Więc złota paczka rzadkich kart. Tutaj są trzy paczki, trzy karty zawodników. Nie ma flar. A czy nie ma tych ekranów? Nie. Nie. Nie, nie, nie. Ale utopiłem. Ale utopiłem. Bright White. Wjazd we stroje Portugalii. Porównaj cenę. Nie. Dobra, ostatnia paczka. Lecimy. Nie ma ekranów, to znaczy, że utopiłem monety. A ja czuję, że ja te monety utopiłem. Ojej. Nie. Coś niebywałego.
Moi drodzy, tak więc tak wyglądały te paczki. No osobiście nie polecam, 2 na 10, nawet 1 na 10. Dobra, utopiłem trochę monet, bo może wyciągnę z tego jakieś 20 tysięcy na upartego, jak się uprę, to wyciągnę. Więc utopiłem jakieś 10k plus tam kilku zawodników. Osobiście nie polecam, widzicie, z tych paczek nic kompletnie nie leci. Ktoś tutaj musi mieć naprawdę mega farta, żeby jakaś fajna karta poleciała. Jak widzicie tutaj, kurczę, miało być 6 rzadkich kart, w tym 6 złotych, znaczy 12 rzadkich kart, w tym 6 złotych. No są te karty złote, ale najlepsza karta to Nastasić, który, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakąś kartą mega pożądaną, bo jest dużo lepszych kart na jego pozycję. Nie tylko w Bundeslidze, ale też w różnych innych ligach. No tutaj jeszcze jakiś Wiśka, może ten Mariano będzie coś więcej warty. No Mariano takie, no 2k, jakbym się uparł, to za niego wyciągnę. Więc tak jak mówię, no to są karty, które są warte wszystkie łącznie maksymalnie do 20 tysięcy. No i tyle. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał po więcej. I napiszcie w komentarzu, co wam się trafiło w tym SBC i czy w ogóle podjęliście ryzyko zainwestowania w to monet. Bo ja osobiście naprawdę nie polecam. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach na kanale. No i cześć. Drop it.